For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right. Monika Sułkowska, witam Państwa i zapraszam na wydanie informacji. Kryzys na europejskim rynku dotarł do Wałbrzycha. Działająca na strefie ekonomicznej Toyota musi dostosować się do sytuacji na rynku i mocno zacisnąć pasa, a wiąże się to z redukcją 200 osób i przejścia z systemu trzyzmianowego na dwuzmianowy. Okres zwolnień przewidywany jest od maja 2012 roku i dotyczy pracowników zatrudnionych na umowy tymczasowe. Już wiemy na pewno, że od maja będziemy zmieniać produkcję, a będzie to polegało na tym, że w związku z bardzo małymi zamówieniami od naszych odbiorców, silników i skrzynbiegów, jesteśmy zmuszeni zlikwidować jedną zmianę produkcyjną w tych zakładach, które do tej pory pracowały na trzy zmiany. Zarząd Toyoty jednak rozmawiał będzie z innymi partnerami w celu zatrudnienia wykwalifikowanej grupy ludzi, a mianowicie tych, którzy odbyli szereg szkoleń oraz przez wiele lat zdobywali doświadczenie związane z wykonywaną pracą. Co się z tym wiąże? Ile osób tak naprawdę będzie musiało odejść z fabryki? Będziemy musieli zakończyć współpracę z około 200 pracownikami tymczasowymi zatrudnionymi przez Agencję Pracy Czasowej. Natomiast chcielibyśmy im bardzo pomóc w znalezieniu nowego, alternatywnego zatrudnienia. Wiemy, że są to pracownicy dobrze wykwalifikowani, doświadczeni, zaangażowani w działania firmy. Przeszli oni bardzo trudny proces rekrutacji do Toyoty. Przez później długi czas nabywali doświadczenie w Toyocie, więc wierzymy, że są cennymi pracownikami i w związku z tym będziemy musieli rozmawiać z innymi partnerami po to, ażeby zapewnić im miejsca pracy. Kłopoty firmy jednak wydają się być przejściowe, ponieważ w ciągu najbliższych 2 lat będzie wprowadzonych 15 nowych modeli samochodów, więc jest nadzieja powrotu do systemu trzyzmianowego. Traktujemy to jako tymczasowe obniżenie produkcji. Toyota w najbliższych latach podejmuje wiele działań, m.in. w ciągu najbliższych 2 lat wprowadzi 15 nowych modeli samochodów. Te nowe modele samochodu powinny zwiększyć sprzedaż, ustabilizować ją na pewnym poziomie, a to jednocześnie wiąże się z większymi zamówieniami dla naszej fabryki i nadzieją na to, że wrócimy do normalnego, trzyzmianowego systemu pracy. Zarząd fabryki robi wszystko, aby utrzymać stan zatrudnienia na poziomie pozwalającym na zatrzymanie w fabryce wszystkich pracowników posiadających stałe umowy o pracę. W związku z likwidacją trzeciej zmiany będzie też dużo pracowników nadwyżkowych wśród pracowników stałych, natomiast zgodnie z filozofią Toyoty zatrudnienia stabilnego w długim okresie czasu nie będziemy zwalniać pracowników stałych. Mamy wiele innych zadań związanych z modernizacjami, wiele innych zadań związanych z polepszaniem efektywności, elastyczności i konkurencyjności firmy, które będziemy mogli przyspieszyć w związku z tym, że będzie więcej pracowników możliwych do wykorzystania. Te wszystkie działania właśnie w przyszłości mają doprowadzić do tego, żeby w lepszy sposób reagować na takie zmiany i minimalizować skutki takich zmian na pracowników. Czy tak więc będzie, jak obiecuje zarząd? Czas pokaże. Sojusz Lewicy Demokratycznej jako partia, która od czasu przemiany ustrojowej za każdym razem miała dość silną reprezentację w Sejmie, tym razem reprezentantów ma zaledwie 26. Nie dość tego, to po raz pierwszy ziemia wałbrzyska nie miała swojego posła z ramienia SLD. Zgadza się. Przez kilka miesięcy nie mieliśmy biura, w związku z tym nie było też posła ziemi wałbrzyskiej związanego z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Dzisiejsza konferencja prasowa i nasz gość potwierdziła, że to się w najbliższym czasie zmieni. Mamy nadzieję, że to już będzie w miesiącu marcu. Kolega Grzegorz Napieralski zdecydował się otworzyć u nas swoje biuro poselskie. Dzięki temu mieszkańcy Wałbrzycha będą mieli swoją reprezentację w Sejmie poprzez właśnie kolegę posła Grzegorza Napieralskiego. W związku z brakiem reprezentanta w Sejmie z ramienia SLD w Wałbrzychu postanowił otworzyć swoje biuro były przewodniczący Sojuszu Grzegorz Napieralski. Jak najszybciej otworzyć biuro poselskie, dokonać wszystkich formalności rejestracji tego biura w parlamencie, no i sprawa dotycząca właśnie dużych inwestycji, które mogłyby pomóc Wałbrzychowi, tak samo jak mojemu rodzinnemu Szczecinowi, tak aby ten region nie był takim regionem, gdzie w Warszawie urzędnicy spoglądają, Boże, jak on daleko.
Kandydatura akurat Grzegorza Napieralskiego w kwestii otwarcia biura poselskiego w Wałbrzychu nie przypadła jednak do gustu wszystkim członkom i zwolennikom SLD. Zawsze jest tak, że nie wszyscy są ze wszystkich decyzji zadowoleni. Nigdy nie jest idealnie. Większość członków SLD wyrażała pozytywną opinię, bo przecież też zdają sobie z tego sprawę, że jak gdyby nasza siła polityczna też jest mniejsza z powodu tego, że nie posiadamy u nas w mieście osoby w postaci posła. Ja myślę, że kolega Grzegorz Napieralski, no, nie mówiąc o tym, co było w naszym mieście, ja myślę, że przyczyni się tutaj pozytywnie do po pierwsze odbudowy naszego wizerunku SLD w mieście, ale też przede wszystkim przyczyni się pozytywnie do możliwości załatwiania spraw różnych naszych mieszkańców i ich reprezentowania. Zawsze są wątpliwości, tak? To takie nasze polskie. Ja chciałbym, żebyśmy łączyli się dla sprawy, a nie dzielili dla nazwisk, dla personaliów. Chciałbym przekonać, że naszych członków Służby Lewicowo-Demokratycznej, że nam parlamentarzysta lewicowy jest potrzebny w Wałbrzychu. Mi samorządowcowi jest bardzo trudno dotrzeć do niektórych ministerstw, kiedy nie mam tego wsparcia parlamentarnego. Mimo to, że Grzegorz Napieralski jest w opozycji, to jemu bardziej wypada nieraz pójść i twardo postawić sprawę w jednym czy w drugim departamencie. I mam nadzieję, że będzie nas wspierał. Do tej pory bardzo dobry kontakt miałem z panią poseł Brzygłowską i mam nadzieję dzisiaj, że Grzegorz Napieralski połączy siłę. Będziemy mieli parlamentarzystę, który zna korytarze sejmowe. Ten, który dzisiaj jest w koalicji rządowej, jak i ten, który jest w opozycji. Mam nadzieję, że wspólnie popracujemy, aby coraz więcej pieniędzy spływało do naszego powiatu. Napieralski ze swojej strony obiecuje, że biuro nie będzie tylko i wyłącznie biurem poselskim z nazwy, które opłacane by było tylko dla potrzeb SLD w regionie. Ja wierzę, że tak i mogę to zapewnić. Oczywiście to są dzisiaj tylko obietnice i zapewnienia, ale myślę, że możemy tak się umówić, że pod koniec roku odbędziemy taką swobodną rozmowę i zobaczymy, czy to będzie tylko szyld i tabliczka, czy też będą interpelacje, zapytania i moja aktywność tutaj na miejscu. Nie jestem już przewodniczącym SLD, jestem dzisiaj parlamentarzystą i chciałbym ten czas właśnie wykorzystać na to, by wspierać te regiony, w których nie ma biura poselskiego, nie ma parlamentarzysty i pomagać przede wszystkim ludziom, bo taka jest rola parlamentarzysty. Jednym z działań, jakie Napieralski chciałby realizować w Wałbrzychu jako poseł, to zajęcie się problemem zamykanych szkół. Będę się spotykał z osobami, które bronią szkół, tych zamykanych szkół przez prezydenta i to są takie sprawy, gdzie parlamentarzysta też może być albo mediatorem, być może stanąć po jednej ze stron, pomóc tym osobom, które tej pomocy potrzebują. Jeżeli faktycznie te argumenty, które przedstawiam, będą prawdziwe, a wierzę, że tak, bo też jestem zdziwiony, że prezydent zamyka szkoły właśnie w takich miejscach, gdzie szkoła nie tylko pełni funkcję edukacyjną, ale też jest pełni funkcję pomocy dzieciom z tych biedniejszych czy bardziej potrzebujących rodzin. Więc chciałbym też wysłuchać ich argumentów i stanąć po ich stronie, jeżeli taka będzie potrzeba i pomóc, jeżeli będzie to w mojej gestii. Nie wiadomo jeszcze, kto będzie pełnił rolę asystenta posła Napieralskiego w Wałbrzychu, ale to właśnie ta osoba będzie odpowiedzialna za sprawne działanie biura oraz pierwszy kontakt z petentami. Inicjatorzy referendum zebrali już ponad 7 tysięcy podpisów. Jest to około 75% głosów wymaganych do przeprowadzenia tej inicjatywy. Stowarzyszenie Wałbrzyszanie w obronie szkół walczy o odwołanie Rady Miasta i przywrócenie poprzedniego stanu sieci placówek edukacyjnych w mieście. Rodziców i nauczycieli można spotkać w centrum Piaskowej Góry podczas giełdy na ulicy Topolowej, niedaleko hipermarketu Tesco oraz przy kościołach w czasie mszy świętych. Inicjatorzy akcji referendalnej chodzą również po mieszkaniach w największych dzielnicach miasta. Na zebranie około 10 tysięcy podpisów mają ustawowo 60 dni. Termin głosowania w sprawie odwołania wałbrzyckich rajców ustali komisarz wyborczy, natomiast datę referendum dotyczącego szkół wyznaczą właśnie radni miejscy. Obrońcy liczą, że dwa głosowania odbędą się tego samego dnia. Na listę może wpisać się każdy mieszkaniec gminy Wałbrzych mający prawa wyborcze. Aby referendum było ważne, do urn musi wybrać się ponad 30% wyborców. Poprzednia inicjatywa referendalna dotycząca m.in. składowiska Mobruk oraz cen wody i ścieków miała miejsce 13 lutego 2011 roku. Pomimo tak ważnych i kontrowersyjnych tematów, do urn udało się wtedy niespełna 20% mieszkańców uprawnionych do głosowania.
Partnerstwo lokalne, które powstało przed kilkoma miesiącami, postanowiło w nietypowy sposób pobudzić społeczność lokalną poprzez zorganizowanie happeningu na wałbrzyskim rynku. I wszyscy razem krzyczymy! Udział w marszu wzięły osoby w różnym przedziale wiekowym i różnych instytucji, śpiewając wspólnie piosenki i tańcząc kaczuchy. Kolorowe balony oraz ciekawe stroje dodawały atrakcji całemu przedsięwzięciu. W Wałbrzychu wkrótce będą istniały 3 hale sportowe, na których będą mogły się odbywać mecze siatkówki i koszykówki. Już jednak wiadomo, że miasto nie będzie chciało utrzymywać 3 hal. Co stanie się z obecnymi przy Placu Teatralnym oraz przy ulicy Wysockiego? Taki model, który wydaje się być najbardziej chyba racjonalny, to jest model wykorzystania maksymalnie hali w Akwazdroju do zawodów sportowych. Natomiast bazę treningową stanowić powinna któraś z tych obecnie istniejących hal. Wiele wskazuje na to, ale proszę tego nie traktować jako zapowiedź ostateczną. Wiele wskazuje na to, że będziemy zmierzać do sprzedania hali OSIR-u. Tymczasem po tym, jak tak naprawdę drużyna koszykarzy Górnika po spadku z Ekstraklasy, a później z pierwszej ligi przestała istnieć, została stworzona nowa drużyna, składająca się głównie z młodych zawodników grających w trzeciej lidze właśnie w hali przy Placu Teatralnym. Ci chłopcy, którzy grają, oni się z roku na rok rozwijają i będziemy potrzebowali gracza numer 5, bo de facto ta drużyna wygrywa mecze grając bez gracza numer 5. Zmianie uległa organizacja klubu, czego efektem już na wstępie jest dużo lepsza współpraca pomiędzy zarządem a klubem kibica. Strona internetowa, która do tej pory była stroną kibiców, bo wcześniejsze władze klubu z pewnych względów nie życzyły sobie, żeby to była strona klubowa, bo nie podobało im się na przykład to, że można było tam komentować dobrze czy źle pewne ruchy. Na chwilę obecną strona w porozumieniu z władzami stanie się także stroną oficjalną. Jest pełna akceptacja tego, że każdy przyjmuje, że prowadzi w pewnym sensie coś, działalność publiczną. Jest nastawiony, że krytyka oczywiście w pewnym stopniu kulturalna może się pojawić i musi się pojawiać, bo o to też chodzi, żeby te złe rzeczy wytykać. No i to też jest kolejny krok na, myślę, fajną przyszłość. A atmosferach na meczach myślę, że pokaże, że warto jest tutaj angażować się i robić to, co wszyscy tutaj robimy. Młodzi zawodnicy Górnika, mimo różnicy wieku i doświadczenia, śmiało rywalizują z pozostałymi drużynami w lidze. Plan minimum, jaki sobie postawili, to wygrać około 7 meczy w lidze, a w następnym sezonie powalczyć o awans do drugiej ligi. Pracujemy usilnie nad tym i w tym sezonie tą drużynę budujemy, żebyśmy w przyszłym sezonie, żeby ta drużyna mogła walczyć o awans do drugiej ligi. Inaczej mówiąc, żeby awansowała. Roman Szołemej, który dopiero poznaje wałbrzyski sport, przyznał publicznie, że będzie pomagał w rozwoju koszykówki w mieście. Jeśli koszykówka będzie się rozwijała w oparciu o młodzież wałbrzyską i będzie to naturalna struktura piramidy, która na końcu ma doprowadzić do bardzo mocnej drużyny, to taki model sportu będziemy wspierać i ja będę również wspierał jako prezydent z oczywiście wolą rady i wolą radnych. I będę robił wszystko, żeby to stało się jak najszybciej, ale tutaj musimy wszyscy razem pracować. Robicie bardzo dobrą pracę, ponieważ podjęliście właśnie taką odważną, męską decyzję, żeby zamknąć pewien etap i zaczynać na własny rachunek. Mówię to w sensie nie tyle finansowym, co raczej pewnej historii i legendy, która się
z tym wiąże, dobrej i złej, tak? Chciałbym, żeby tylko ta dobra legenda i tych meczów w hali Osiru, w których ja jako kibic też oczywiście uczestniczyłem, oglądając pana Krzykałę, a wcześniej jeszcze Młynarskiego i paru innych zawodników, i bardzo bym chciał, żeby te czasy wróciły. Świadectwo tego, że nowa drużyna trzecioligowego koszykarskiego Górnika Wałbrzych jest w stanie pokazać klasę w rozgrywkach trzeciej ligi, był ostatni występ w hali przy ulicy Teatralnej, gdzie zmierzyli się z Gimbasketem, wygrywając cały mecz wynikiem 85-64. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe, tradycyjnie już jutro. Do zobaczenia.